troszkę się za dużo tu rozgadywał, ponieważ mam anginę i troszkę ciężko mi się mówi. Chciałbym pokazać, jak w moim wykonaniu przebiegła wymiana filtra paliwa w Mercedesie. Wybrałem filtr Championa. Jak widać, zapraszam Was do obejrzenia filmu. Pierwsze co musimy zrobić, to wejść pod samochód i odkręcić tą plastikową osłonę, która jest przykręcona na takie cztery plastikowe nakrętki. To jest jedna, dwie są z przodu i czwarta jest z boku. Odkręcamy tutaj te nakrętki. Nakrętki nam się lekko odkręcą, bo to są nakrętki plastikowe. I tutaj już mamy ostatnią. I zdejmujemy. Tutaj widzimy cały system zasilania samochodów paliwo, czyli pompa paliwowa, właśnie wyżej wspomniany filtr paliwa i akumulator, który utrzymuje ciśnienie w układzie paliwowym. Mam zbliżenie na dół. Jak widzimy, odkryłem sobie ciekawostkę taką, czyli gryzonie zrobiły sobie gniazdo. Jak wiecie, auto więcej stoi jak jeździ. No i zagościły się. Żebyśmy mogli łatwiej wyciągnąć filtr paliwa, tutaj luzujemy te śrubki, które nam ściskają właśnie pompę paliwa i filtr. O właśnie. Teraz, żeby wyjąć filtr paliwa, należy odkręcić tutaj tą śrubę z filtra i tutaj ten przewód od filtra też wkręcić. Powiem Wam, że nie lubię tego robić, bo to się człowiek zaraz tą benzyną tak upaskudzi i to śmierdzi i w ogóle, no ale cóż, jest tak jest. Wkręciłem tutaj tą nakrętkę, przewód i zlatuje mi paliwo. No niestety, to jest taka konstrukcja, że dlatego najlepiej jest robić wymianę filtra, jak się ma praktycznie nie ma się paliwa w zbiorniku. Można też zacisnąć tu przewód, ale wolałem tego nie robić, żeby przypadkiem nie pękł albo czegoś nie uszkodzić, prawda? No i tu już mi zleciało dobry litr. Nie wiem, może 10 litrów jest, może nie ma. Także dlatego właśnie też zabrałem się w tym momencie za wymianę filtra paliwa. No troszkę konstrukcja, powiem Wam, nie jest do końca tak przemyślana, jak to w innych autach. W żadnym aucie nie miałem tak, żeby po prostu przy wymianie filtra spuszczał paliwo. No ale cóż, no tak jest, jak jest.
skręciłem całkowicie przewód tutaj ten paliwowy i jak widzimy benzyna mi zlatuje. No i co, pozostało mi cierpliwie poczekać. No. W międzyczasie tutaj paliwo mi sobie leci. Spróbuję wymienić tutaj te gumki na przewodach od pompki paliwa. One są tutaj skrochciałe, tu się porozpadały. Widać na biegu zardzewią. Mam nadzieję, że mi się to uda odkręcić. Wezmę to zaraz po psiukom odrdzewiaczem. No i spróbuję. Mam nadzieję, że mi się to nie urwie, bo byłoby naprawdę problem. I tutaj kluczykiem siódemką odkręcamy. To już tu jedną odkręciłem. Tutaj odkręcam drugą. Żeby było ciekawiej, u góry mamy kluczyk 8. Z drugiej strony to może i dobrze, bo nam się nie pomylą przewody. Tutaj sobie wypnę. O, piło mi się z kostki. Żeby mnie wygodniej założyć. Jak widzimy, to się wszystko rozpadło. Tak wyglądają te nowe gumki. No stare to wiecie jak. O. Zaraz założę właśnie nowe. Dokręcam leciutko. Naprawdę leciutko. Żeby nie urwać, dałem tutaj nową nakrętkę miedzianą i nową podkładkę, bo tamta się, że tak powiem, rdzają zjadła. Okręcam i tutaj u góry. No i już. Fajki można o założyć. Mięciutkie, jak widać. Będzie wszystko szczelnie. O, dobra osłona. Będzie wszystko tutaj szczelnie. O. Warto sobie to też przy okazji wymienić. Teraz tutaj już praktycznie nie zleciało, więc tutaj klucz 19. Jest tutaj klucz 19, tutaj klucz 17 i odkręcam śrubę. Oczywiście kurwa będzie mi leciało. Tak wygląda śruba, która jest tutaj wkręcona. Tu są podkładki po jednej i po drugiej stronie, takie miedziane. Tu mam nowe dwie w komplecie do tego filtra. No śruba, no to wiadomo, się nie zużywa. No to wyjmuję filtr i wkładam nowy. Stary filtr wyciągnął mi się z taką obejmą. Tak to wygląda. Więc nowy trzeba włożyć w ten sposób. Filtr tymi oto takimi ząbkami musimy w to miejsce trafić. O. To w ten sposób. O. Tu za dużo mi to weszło, ale to zaraz wyrównam. O właśnie. Widzimy. Mi to wyszło. Jedną podkładkę zakładamy tutaj na śrubę pod płeb. Wkładam tą śrubę i zakładam drugą podkładkę. Dokręcam tutaj tą śrubę. O. Na razie palcami, zaraz wezmę to kluczem. Z czuciem dokręcam. Po dokręceniu
wytrę. Widać, te rurki są ładne, takie mosiężne. No i dobrze, i tu filtr mam założony. Teraz mogę już tutaj skręcić te opaski. Tu jedną i tu drugą śrubę. Dokręcam. I tutaj drugą. Nie musimy jakoś tam przesadzać mocno z ich dokręceniem. No i zostało nam przykręcić ten przewód tutaj do filtra. Gdyby nie to paliwo, robota nie jest zła. No ale niestety, no tak zrobiono, że paliwo nam przeleci ze zbiornika. I na to wpływu nie mamy. Możemy zrobić to jakoś, zacisnąć, czy na szybciutko wymienić to przy cieknącym paliwie. Ale to takie babranie jest. I teraz dokręcam tutaj. Ten przewód. W zasadzie tutaj wymianę filtra mamy kończoną, ale wleję paliwo, zobaczę, czy nigdzie nie będzie mi przeciekało. Jeżeli tak, to będę musiał dokręcić tu, czy w tym drugim miejscu, że w każdym bądź razie naleję teraz paliwa jeszcze przed założeniem osłony i zobaczę, jak to wygląda. Jak widzimy, suchutko, tutaj też. Więc nic innego nie pozostało, tylko wziąć i założyć osłonę. Teraz możemy zakładać już osłonę. Osłona, jak widać, fajnie się wymyła. Po drugiej stronie też. Tu było kilo brudu i jeszcze gniazdo, jak widzieliście. W formie ciekawostki stary filtr paliwa, jak widzimy, Bosch, ale to jest filtr oryginalny. Nie wiem, ile on tu mógł mieć lat. No na pewno po serwisie jest w ASO, bo nie sądzę, żeby ktoś, chociaż istnieją ludzie, którzy jadą do ASO, kupują części i montują sami, no ale podejrzewam, że on parę ładnych lat to ma. Jak widzieliście, może nam ciut ciężko odpalić, a to dlatego, że układ paliwowy się po prostu zapowietrzył, kiedy spuściłem cały zapas paliwa, który był. Teraz jadę dotankować, bo jak widzicie, rezerwa mi się świeci. W ten sposób w moim wykonaniu przebiegła wymiana filtra paliwa. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie filmu i pozdrawiam Was wszystkich. Cichy 525.